Okej, no. Witamy po przerwie. Dzień dobry. To tak, bo ja jestem cały czas. Przedstawmy jeszcze raz naszych gości. Paweł Kaszkowiak. Aleks Niebrzegowski. Nieprawda, tak. Ty nie jesteś Aleks Niebrzegowski. Jak to nie jestem? Nie jesteś! Aleks nie ma włosów. Ja dokładnie. Ale już ma. No. Aleks, masz włosy? Aleks musi wam mikrofon wyłączyć. Nam? Tak. Ja jestem Mateusz Kasperczyk i siedzę po tej stronie. Aha. Nawet na dowód tego, że to ja jestem, mam tutaj odpalonego własnego Facebooka. Z którego zaraz będę wysyłał informacje. Dobrze, tak, dobrze, Mateusz. To może ja wrócę tam. Dobra. Nie powiem, co. Słuchajcie, no jak zaczęła się wasza przygoda z kabaretem? Bo żeby pójść na warsztaty, to jedno, ale skąd taki pomysł? Bo zawsze gdzieś to tam kręciło, że fajnie się oglądało te kabarety i fajnie byłoby spróbować. Tym bardziej, że była to jedna z form walki z moim, jak to się nazywa, takim, że taki niepewny jestem, że taki przed ludźmi. Z bezrobociem. Ego? Libido? Nie, ego nie. No, nieśmiałość. Z moją nieśmiałością, żeby występować przed ludźmi. No i sobie jak się dowiedziałem, że są kabarety, że są te warsztaty, no to chciałem pójść. Kabarety? W Zielonej warsztaty, Górze? Warsztaty, wow. Tak. A kabarety w Zielonej Górze, no ja nie wiem w ogóle, kto wpadł na ten pomysł. Ktoś mi podrzucił, że czasem coś się zdarzy w Zielonej Górze, że jakiś kabaret przyjedzie, że coś tam wystąpią i... Figle, harca. Tak, że tam się dzieje później. No i tak sobie poszliśmy sobie. No, okazało się, że poszliśmy na chyba piąte albo szóste zajęcia, bo gdzieś to tam się rozmyło, bo to pocztą pantoflową bardziej się rozchodziło, czy są te warsztaty, kiedy one są i tak dalej, i tak dalej. No i poszliśmy i było śmiesznie. No. I to było jakoś w listopadzie bodajże. Aleksandrze? Aleksie. Aleksie. Aleksander. A ze mną to było tak, że Paweł powiedział, że są warsztaty i tak pomyślałem sobie, że fajnie byłoby być w kabarecie i tak stwierdziłem, że cienko w tym radiu przędę, to może zostanę kabareciarzem. No tak. I zostałeś w radiu. I zostałem w radiu. Nauczę się być śmieszny. Nie, ale fajna sprawa. No. Jeżeli chodzi, bo wspomnieliście o tym, o otarciu się o stand-up. Stand-up chyba nie jest do końca tą moją formą jakąś występowania. Bliższy mi jest kabaret, ewentualnie właśnie jeszcze spróbuję tej improwizacji. A nie uważasz, że ze stand-upem może być tak, że warto robić to dłużej, bo się nauczysz tak samo jak oczywiście kabaretu. Oczywiście, że tak. No, przydałyby się też jakieś warsztaty, powiedzmy, ze stand-upu. Tak. Trzeba podać to by było fajne. Z zielonogórskimi stand-uperami, stand-uperkami w sumie. Tak, żeby były jakieś warsztaty. Warsztaty. I wtedy jak najbardziej, bo tak z biegu, no to mówię, i czuję się niepewnie, bo tu nie wiem, czy to będzie fajne, czy będzie niefajne i jak ludzie będą reagować. No dobrze. Ale takie wrażenie po... Nie rozlewaj kawy. Jest impreza. No kawę biwa w końcu. Takie wrażenie po warsztatach. Pozytywne. A po warsztatach czy po... Po warsztatach i po stand-upie. Po stand-upie pozytywne. Ogólnie to prawie zrezygnowałem, gdyby nie to, że Marta, koleżanka, która też występowała. Zresztą nasze sporo warsztatowiczów występowało wtedy na tym stand-upie. I Marta zapisała mnie, gdzie ja mówiłem, że nie wystąpię, ale zapisała mnie właśnie na ten późniejszy open mic. No to bym nie wystąpił. Ale dzięki niej właśnie zostałem wyczytany jako ostatni i poszedłem. I jestem zadowolony, że jednak wyszedłem, bo było fajnie i ludzie mówią, że jednak było śmiesznie, było zabawnie, było okej. A warto też wspomnieć, że będzie możliwość jeszcze raz usłyszenia większości osób, które były w Trzepaku na open micu. Jutro. Jutro w Gębie o godzinie 21:01. Wstęp? 3 złote, więc... Przepraszam bardzo, a co jest o 21:00, że jest o 21:01? O 21:00... Jest minuta przed 01. Jest minuta ciszy. Tak, o 21:00 jest minuta przed rozpoczęciem stand-upu. Tak. Tak to działa. Dajemy czas, żeby się opamiętać. Boże, miał być o 21:00, a nie, o 21:01. To mam jeszcze czas, kurczę. Żeby nie było wymówki, a nie miałem czasu. Tak. Ma się czas. Także, zapraszamy, tak. Powinno być śmiesznie. Powinno być, na pewno będzie zabawnie. Tak. A będą jakieś zasady? Które będą panowały podczas A to tego już nie wiem. Ja nie wiem, nie jestem organizatorem, ja tylko przyjdę, żeby się ze mnie śmiali. A ja wiem. No to mów. A ja wiem. Zastanawiamy się, znaczy organizatorzy zastanawiają się. Się. Nie mówimy N na końcu, jak jest. Przepraszam. To też jabłko nie mówimy. Jabłko. Jabłko. Organizatorzy zastanawiają się, czy nie zrobić się... Nabóstwo. Czegoś takiego,
że na widowni będzie 8 czerwonych kartek. Już się boję. Jeżeli podczas występu pokażą się przynajmniej 4, to stand-uper schodzi ze sceny. Oj, to u mnie się 6 pojawi. To może, z drugiej strony to może blokować występujących, więc dlatego mówię, że organizatorzy się zastanawiają. A teraz organizatorzy już wiedzą, że Wojtek na pewno nie wystąpi, bo zdradził ich sekret. Tak. Ja bym wolał nie. Nie? No to nie robię. Ale boisz się tego, że publika mogłaby ciebie nie zaakceptować? Nie wiem, bo to jest, wtedy podchodzisz pod jakiś taki konkurs rywalizacji według mnie, a to chyba nie o to chodzi. No nie tutaj. O to chodzi, chodzi o te 3 złote. Czyli każdy, kto zapłaci dodatkowe 3 złote, dostanie czerwoną kartkę. Tak. Którą będzie mógł... Nie możesz wejść, sorry. Nie, i na tej czerwonej kartce będzie mógł na przykład poprosić ciebie o autograf. Tak, właśnie. Jest. O, gratuluję. Myślimy podobnie. I to będzie tak, VIP. Tak, czyli takie czerwone kartki mogą być. Tak, ale żeby wypełnić autograf, dostać trzeba jeszcze to wypełnić czerwonym długopisem. A przyznasz mi się do czegoś? W życiu nie. Czy to nie było tak jak z gitarą, że kabaret, bo też dziewczynki po występach, coś tam, wiesz... Chyba nie. Nie, fanki to bardziej już sam zespół, już gdzieś tam... To rodzaj muzyki, nie? To już z gitarą. Nie. Ale nie, jeżeli chodzi o kabarety, to chyba nie. Oczywiście chodziło o jakąś dobrą zabawę, ale to było na tym drugim miejscu. Jednak... Czyli, nie, że za dobrą zabawę. Za dobrą zabawę? Z dziewczyną... Samemu jest dobra zabawa, tak? A z dziewczyną jest... dziewczyny po występie były, to jest za dobra zabawa. Nie ma czegoś takiego za dobra zabawa. Jest. Przepraszam. Powiedziałem to głośno, czy pomyślałem? Pomyślałeś głośno. I to i to. Ale było słychać. Aj. Nie mściszcie mikrofon. Ale jak mam ściszyć? Ja to jestem gościem. Co no tak. To wy mnie tutaj ściągacie i każecie gadać. Co jeszcze? O coś mieliśmy was zapytać. Nie. Tak. Nie. Tak, mieliśmy was zapytać o jakąś ważną rzecz. Mhm, tak. Ja. Aha. Jaki teraz tydzień w Lidlu jest? Parzysty. Nie wiem, jak jest sesja. Jak wczoraj był 10, to dzisiaj jest 11. Tak, jest 11, to jest nieparzysty, chyba że się zaczyna od wtorku tydzień. W Lidlu? Tak. Bo tam zawsze są jakieś azjatyckie. Nie mam zielonego pojęcia, do Lidla mam daleko. Ale wiem, co jest w Biedronce. O, banany po 6 zł. Co jest po 6? Banany w Lidlu. Sprzedajemy grepsy. No właśnie sprzedajecie, nie ładnie, nie ładnie. Dobrze, to teraz może, żeby wszyscy odpoczęli od Wojtka, tak. Piosenka. Na pewno. Just can't get enough. Bo dlaczego by nie? Bardzo ładnie gwizdzasz. Jak już jesteśmy tutaj, to mam do ciebie pytanie, bo ostatnio prowadziłeś... Chcesz kupić? A to jest? Nowy telefon. iPhone. To nawet koło iPhone'a nie leżało. Leżało właśnie. Mów. Przez pół minuty. Tak, mam do ciebie pytanie, bo ostatnio usłyszałem, bo wy się też zajmujecie radiem jakby. Macie styczność z sceną radiową. To prawda? Stykamy się z radiem. Stykacie się z radiem, w radiu. Tak jest. Znaczy co, czasami przyjdę tam do tak zwanego newsroomu, posiedzę przed komputerem, sprawdzę, wiesz, pocztę, sprawdzę Facebooka i... W domu nie ma internetu, oszczędzamy. To jest akurat prawda. Widzisz, jak ja cię znam. Nie mam internetu, pójdę do radia, indeks ma nabór. Tak. Dobrze, i usłyszałem w radio. Nie wiem, której stacji słuchałeś. Aha. Indeksu. I tam usłyszałem, że twoją rozmowę z Pawłem na temat wybaczania błędów, coś tam. I teraz mi powiedz, czy opłaca się... Czy opłaca się? Nie, czy opłaca się dawać szansę? Zabij go, może. Nie no, odpowiedz Boże, no dlaczego nie? Masz 30 sekund na udzielenie odpowiedzi. Wysnułeś teorię. Ja powiedziałem, że nie, tak? A Paweł powiedział, że tak. Czy chciałbyś zmienić decyzję? Tak, chciałbym zmienić decyzję. Dziękuję. Uważam, że tak. Uważam, że o tym, czym rozmawialiśmy w sobotę, że jest warto dawać drugą szansę. Dobrze. Teraz możemy, pozdrawiam. Możemy śmiało zmienić temat, bo zostało nam niedużo czasu. Dwie minuty. Tak. Wiele rzeczy zrobić. Pewnie, że tak. 20 bomb, tak można zrobić. Wojtek, 25 sekund. Statystyczny mężczyzna dużo może zrobić w 2 minuty. Ale nie Wojtek. Wojtek nie liczy się w statystykach. Tak, ja się nie liczę. Jestem niepoliczalny. Nieobliczalny. No, to jest możliwe. Jeszcze raz przypomnijmy, zróbmy taki szybciutki skrót może, co? O czym dzisiaj było? O niczym. Widzisz? Nie wiem, dwoma wyrazami to podsumował. O niczym.
Trochę filozofii było. Tak. Następnym razem będzie o Freudzie na przykład. Na przykład. Ale była też biologia, bo było za czołem. Tak, była biologia, była muzyka. A to rzadko spotykamy teatr. Radio, muzyka. Bo to w sumie to jakby nie patrzy, wy oprócz tego, że jesteście muzykami, to też aktorami, no bo kabareciarz to też aktor, tak? O wy. I to bez szkoły. Ale wiesz co, tak pomyślałem, że teraz zapiszę się na warsztaty na przykład jakieś samochodowe i... Warsztaty samochodowe. No na przykład zostanę pracownikiem warsztatu samochodowego. Super. Bardzo. Oj, Paweł, dlaczego idziesz? Musi. Paweł, nie co muszę jest iść. Dobrze, ale szybko do nas wracaj. Pozdrawiamy Pawła Kaszkowiaka. Tak. Paweł Kaszkowiak to jest git koleś. Nie zdążysz, nie zdążysz. Da radę. Dobrze, szybciutki skrót. Kabareciarze, stand-uperzy, muzycy. Czyli Wojtek i Maciek z Inicjatywy Scenicznej FRU. Nie, chodziło nam o to, że Alex i Paweł z Akademickiego Radia Index. To też był dobry kabaret. Tak. Swego czasu. Śmiechu. Dziękuję bardzo. Jestem. Zdążyłem. Teraz podajmy sobie na krzyż dłonie. Na krzyż. Tak. Dziękuję. Bo to jest katolicki kraj przecież. Dziękujemy wam wszystkim za słuchanie naszych... I przepraszamy. Co złego to nie my. Ja to tylko byłem gościem. Minęła godzina 14.